Dzień dobry, przepraszam Panią bardzo, portal Myłomża. Jak długo już Pani sprząta grób? Dopiero przyszłam, może 10 minut. To już przygotowania przed świętem 1 listopada? O nie, kilka razy by trzeba jeszcze. A czemu nie zdecydowała się Pani wynająć firmy profesjonalnej? Zawsze sama Pani sprząta, własnoręcznie? Sama. Trzeba płacić, a nie masz czego. To jeszcze proszę powiedzieć, jak długo trzeba poświęcić czasu, jak dużo czasu trzeba poświęcić, żeby grób lśnił czystością? Godzinę, najmniej. Pani firma zajmuje się między innymi sprzątaniem grobów. Teraz przed 1 listopada to podejrzewam dominujący profil działalności. Czy wielu łomżyniaków decyduje się na wynajęcie firmy, która posprząta groby ich bliskich? W zeszłym roku było więcej zleceń na wykonywanie tego typu usług. W tym roku ludzie znów, nie wiem, czy to brakiem pieniędzy, czy ewentualnie sami próbują coś w tym temacie robić, ale tak na ogół są zlecenia na sprzątanie grobów. I w takim razie, jeśli wynajmuje się taką firmę specjalistyczną, tak jak Pani, to można mieć pewność, że to będzie lepiej zrobione, niż każdy by sam przyszedł, zrobił, sam o to zadbał? Tak, oczywiście, ponieważ my wykonujemy prace takie profesjonalne i stosujemy wszelkiego rodzaju środki, które znam, których można, do jakiego grobu można, na przykład do granitu, do tego grobu, który tutaj jest za mną, nie wolno używać żadnych środków ścierających typu CIF, ewentualnie jakieś tam takie szorstkie te środki, to po prostu się czyści tylko ludwikiem, ewentualnie płynem takim, który ma lepkość i dobrze spłukuje się, natomiast żadnych już innych konserwantów na to nie poleca się, ponieważ to szkodzi jednak grobom, które zostały niedawno postawione, ewentualnie które są już paręnaście lat i młodzi, którzy zostają wzięci do wykonania tego typu usług, po prostu nie znają się na tym i czasami grób plastrykowy jest potraktowany szczotko, tak odruciano i to tylko daje efekt bieli, za tydzień, za dwa tygodnie to samo się zrobi, bo wiadomo, opady atmosferyczne i kurz, śmieci, to jednak źle wpływają na takie groby. A moja firma robi to dobrze. Jak dużo czasu trzeba poświęcić i jak dużo siły włożyć w to, żeby przed 1 listopada grób naprawdę lśnił czystością i wyglądał bardzo estetycznie? To zależy od zadbania grobu. Jeżeli grób jest systematycznie utrzymany w czystości, to przy takim grobie pracujemy 1,5 godziny. Jeżeli jest zielsko wokół tego grobu, to to zielsko ewentualnie pod koszarko się wykasza albo po prostu się piele w rękawiczkach normalnie tradycyjną metodą. Tak mniej więcej od 1,5 do 2 godzin. Czy dostaje Pani również zlecenia na to, żeby oprócz posprzątać, także w jakiś sposób udekorować grób, po to, żeby on rzeczywiście, nawet jeśli ktoś nie może przyjechać z daleka, to żeby miał świadomość, że grób ładnie wygląda? Tak, mam taką panią, która mieszka w Ostródzie i ta pani zażyczyła sobie całoroczne doglądanie 2 grobów. Po prostu ona zleca mi te usługi i przesyła pieniądze, żeby kupić znicze, kwiaty, postawić i urządzić tak na dzień zmarłych, tym zmarłym przyzwoicie na tych grobach. Czy można mówić o czymś takim jak pewnego rodzaju moda cmentarna, czyli co roku zmieniające się trendy chociażby w kolorze kwiatów, jeśli chodzi o czy kształcie zniczy, jeśli chodzi o udekorowanie grobu? Tak, co roku są różnego rodzaju inne znicze w różnej postaci, przeważnie preferowane są znicze szklane, dosyć duże, teraz na przykład są bardzo modne znicze nalane, ponieważ te wkłady to są tylko takie chwilowe, one się palą, tego płomienia jest bardzo mało. A te znicze nalane z knotem przykryte to spełniają swoją rolę i wypalają się do końca. Tak, w kwiatach też jest bardzo dużo. Bardzo modne są teraz te wiązanki z różnego rodzaju chryzantemami, a jednocześnie z takimi egzotycznymi roślinami, na przykład takie pałki czy takie kule dodatkowe. Czy jeśli ktoś będzie jeszcze zainteresowany zamówieniem takiej usługi, ma jeszcze Pani wolny terminarz? Tak, jeszcze posiadam tak dosłownie 3 dni przed wszystkimi świętymi, które zarezerwowałam dla siebie, dla swojej rodziny i na swoje groby. Ale jeżeli będzie taka potrzeba, to jeszcze się zmobilizujemy i wykonamy taką usługę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.